powiedziałem, że startuję z miejsca siódmego właśnie w Olsztynie. Ten pan powiedział, że mam w takim razie dla pana fantastyczne hasło. Słucham. Wypij 07. Także generalnie oczywiście już usłyszałem wielu, usłyszałem dużo. Zawsze odbieram to jakiś przejaw takiej sympatii. Z czegoś innego biorą się oczywiście głosy, ale z całą pewnością takie nazwisko nie przeszkadza. No dobrze, kampania kampanią, jak słychać, w bardzo różnym tonie jest prowadzona, ale co pan powie wyborcom Prawa i Sprawiedliwości, którzy głosowali na pana 4 lata temu, a dzisiaj mogą podejść i powiedzieć, że pan po prostu zdradził? No przede wszystkim zachęcam do tego jednak, żeby głosować na ludzi, nie na miejsca, tylko na ludzi. Ja byłem kandydatem z puli Porozumienia, także wcześniej kandydatem na prezydenta, który startował z ostatniego miejsca na liście wyborczej i zdobył trzeci wynik. Więc ja jednak zakładam, że ludzi głosujących na mnie z uwagi na to, że jestem z tej określonej listy, było dużo mniej niż na tych, którzy wiedzieli w sposób świadomy, że ten kandydat im się podoba najbardziej ze wszystkich. Innymi słowy, obiecałem pewien stosunek, obiecałem pewną wiarę w wartości, obiecałem także mój patriotyzm, także lokalny, regionalny i dotrzymałem słowa, że musiałem dokonywać wyborów między interesem partii a interesem mojego regionu, to dla mnie wybór był prosty, wybierałem interes regionu. Jeżeli miałem do wyboru interes partii rządzącej, utrzymanie władzy za wszelką cenę albo dbanie o wysokie standardy państwa prawa, wybierałem standardy państwa prawa. Więc mam poczucie, że wykonałem swoje zadanie dobrze, zapłaciłem za to dużą cenę, moje byłe środowisko polityczne zostało rozbite i jestem w tym miejscu, w którym jestem i będę prosił o zaufanie i wydaje mi się, że mam podstawę do tego, żeby powiedzieć, że nie zawiodę, bo w najtrudniejszych momentach, próby nie zawiodłem. Będziemy tą biało-czerwoną drużyną do końca. Opozycja nie jest w żadnym stopniu wiarygodnym partnerem. Michał Wypij. Jesteśmy skazani jako Porozumienie na siebie z Prawem i Sprawiedliwością. Michał Wypij. Decyzja Donalda Tuska o niekandydatowaniu w wyborach prezydenckich to forma ucieczki. Rafał Trzaskowski to słaby prezydent Warszawy. Jeśli już warszawiacy uznają, że to koniec jego szaleństw, to mają odpowiednie narzędzia. Tych cytatów mógłbym mnożyć, mógłbym je. Pytanie, czy pan to wszystkiego dzisiaj się musi wyprzeć? Czy musi pan właśnie wypić to gorzkie piwo? Czy jak to wygląda? No przede wszystkim mówiłem pewnej odwadze wyborów, więc muszę mieć także odwagę przyznania się do błędów. Oczywiście cytaty to jest jakby jedna rzecz. Zdaję sobie sprawę, że często polityka z boku wygląda zupełnie inaczej niż w środku. Jestem posłem pierwszej kadencji i w wielu sprawach przyznam się, że rozczarowałem się niektórymi koleżankami i kolegami. Ja naprawdę wierzę w to, że Polska jest najważniejsza, że mając do wyboru interes partykularny albo interes kraju, wybiera się interes kraju. A tutaj mieliśmy i pandemię, i wojnę na wschodzie, i duże zamieszanie, i napięcie wewnątrz kraju i niestety jestem zawiedziony postawą niektórych kolegów, więc myślę, że kilka tych cytatów w jakiś sposób nadaje się. To kiedy ta wiara w biało-czerwoną drużynę wyparowała u pana? Przyznam się, że wybory kopertowe. Wtedy, kiedy blokowaliśmy wybory kopertowe, kiedy usłyszałem od polityków PiSu, że zostanę zniszczony za to, że trwam twardym postanowieniem na straży prawa. Od kogo pan tu? Że moja rodzina, słyszeliśmy to regularnie. W jaki sposób opisał to ostatnio jeden z redaktorów w swojej książce, ale myślę, że jeszcze przyjdzie czas na to, że powiem na ten temat dużo więcej. Byliśmy wtedy w jakiś sposób próbowani. Także była próba podjęta przekupstwa politycznego. Część kolegów uległa temu, ale część koleżanek i kolegów wytrwała. No tak, i dzięki temu udało nam się to zablokować. To był rok 2020. Tak. A czerwiec 2021 mówi pan, jesteśmy skazani na Prawo i Sprawiedliwość. Tak, bo wtedy próbowaliśmy szukać nowej większości. Okazało się, że nie jesteśmy w stanie zbudować nowej większości, więc byliśmy w jakimś stopniu skazani. No, skazanie nie brzmiało tutaj zbytnio optymistycznie. A po drodze jeszcze wydarzyły się inne historie. Mam na myśli pierwsze podejście pod Lex TVN, czyli próby ograniczenia wolności słowa, czy podatek medialny wtedy, kiedy strajkowały w zasadzie wszystkie telewizje. To może trzeba było złożyć mandat poselski po prostu. I się poddać? Nie. Ja się nigdy nie poddaję, walczę. Dzięki temu być może udało nam się zablokować pierwszy Lex TVN, ale dzięki temu, że tam byliśmy tą grupką osób, udało nam się także uratować KPO, ponieważ Prawo i Sprawiedliwość chciał zawetować już na tamtym etapie KPO. Dzięki nam możemy dzisiaj tak naprawdę mówić o tym, że jeszcze środki już po zmianie władzy będą odblokowane i z całą pewnością do polskich rodzin, do polskich przedsiębiorców popłyną. No dobra, to jeszcze jedna sprawa. Opuszczał pan Porozumienie jako wyraz sprzeciwu wobec Agrounii, wobec koalicji z Agrounią. Wchodzi pan do Koalicji Obywatelskiej i widzi pan Michała Kołodziejczaka na listach obok siebie, obok swojej kandydatury. No i znowu będzie pytanie o konsekwencje swoich słów. Tak, nie ukrywam, że byłem mocno zaskoczony. Dowiedziałem się w tym samym momencie jak opinia publiczna. Oczywiście ja zostałem zaproszony na listę Koalicji Obywatelskiej, rozumiem tak samo jak pan Kołodziejczak, więc mi też trudno w tym momencie wybrzydzać. Jednak wtedy byłem wiceprezesem organizacji i nie zgadzałem się na połączenie. Wtedy miała powstać wspólna partia. Uważałem, że nic z tego nie wyjdzie i ostatecznie, jak się okazało, miałem rację, ale
co ważne, byłem wtedy zwolennikiem, publicznie się na ten temat wypowiadałem, jednej szerokiej listy opozycji, bo uważam, że wybory trzeba wygrywać. A zwłaszcza mam taką ordynację, która tak naprawdę premiuje tego, który wygrywa. Tamto połączenie traktowałem jako próbę obejścia, czy ewentualnie sytuacja, która tak naprawdę nie pozwoli do stworzenia wspólnej listy koalicji. Ale więc... nie chodziło tylko o strategię, chodziło także o Agrounię. No, tych cytatów znowu mógłbym trochę przytoczyć, gdzie no, i pan, i Jan Strzeżek, z którym odchodziliście z porozumienia, mówiliście, że no, Kołodziejczak nie jest poważnym partnerem. No przede wszystkim ma charyzmę, ale biegunowo odległy od sposobu, w którym ja uprawiam politykę. I biegunowo dzisiaj się musi pan spotkać w zasadzie na jednej liście z Kołodziejczakiem. Tak. W innym okręgu, ale de facto tej tak, samej. Bo taka jest decyzja kierownictwa Platformy Obywatelskiej, Donalda Tuska. To proszę. I pan Ruki Paszwam i koniec. To tak naprawdę trzeba pytać tych, którzy taką decyzję podjęli, czy są świadomi pewnego ryzyka. Oczywiście też mogę próbować rozumieć tą taktykę czy strategię, ale moim zadaniem jest wygrać wybory w Olsztynie. I zrobię wszystko, żeby te wybory już nie wygrać. Nie, zastanawiam się tylko, jak nasi widzowie mają wierzyć politykom po tym wszystkim, bo mówiliśmy o tych transferach politycznych, mówiliśmy o tym, że pan był przeciwko Agrounii, dzisiaj z tą Agrounią idzie pod rękę. Jak ludzie mają wam wierzyć? No przede wszystkim nasza wiarygodność, czy nasza praca tak naprawdę jest najlepszym testem tych trudnych sytuacji, bo oczywiście dużo łatwiej kolokwialnie mówiąc jest być politykiem w opozycji, można wszystko obiecać, ale też są takie momenty, w których weryfikujemy ludzi i ich charakter, także to, co mówią i czy zachowują się zgodnie z tym, co wcześniej zapowiadali. Też proszę zwrócić uwagę, że ja nie byłem przeciwko, czy nie wyrażałem się w sposób bardzo negatywny w stosunku do wyborców, czy środowiska Agrounii. Mi po prostu ten charyzmat uprawiania polityki zupełnie nie pasował. Znaczy charyzmat uprawiania polityki? Styl uprawiania polityki. No myślę, że jednak porozumienie się znacząco różniło od Agrounii. No to jest chyba jasne, że to tam jest dużo... A dzisiaj panu ten charyzmat już nie przeszkadza? No tak, tylko że trzeba znowu pytać kierownictwo Platformy, bo to była ich decyzja, nie moja. Ja zostałem zaproszony na listę i mam teraz wybrzydzać w momencie, kiedy tak naprawdę zaczęła się kampania wyborcza. Ja też zostałem zaskoczony. Nie wiem, czy wybrzydzać. Może być konsekwentny. Powiedzieć, no sorry, ja nie mogę. Mam swoje wartości, swoje ideały. To jest moja czerwona granica, linia. Tak, mam swoje, jestem bardzo, bardzo konsekwentny i z tego będą weryfikować mnie wyborcy. Tylko z drugiej strony, no, czy warto być tchórzliwym i wymiękać? No, wydaje się, że w tak ważnym momencie stan wyższej gotowości, czy wyższej konieczności, tak to powiedział chyba Donald Tusk, bo Michał Kołodziejczak. Jesteśmy trochę w takiej sytuacji, więc o szczegóły porozumienia z Agrounią to proszę pytać Donalda Tuska i kierownictwo Platformy. Ja powiedziałem, że jestem gotowy wziąć na siebie odpowiedzialność za wynik w Olsztynie. Uważam, że możemy wygrać te wybory w Olsztynie, żeby przywrócić pewnego rodzaju normalność i przyzwoitość w polityce. Mówi pan, że nie zmienia pan zbyt często zdania. No to zapytam o pana stosunek do aborcji, bo kiedy był na stole projekt ustawy wprowadzający legalną aborcję, pan był przeciw. Były wtedy dwa projekty. Jeden projekt był, że tak powiem, skrajnie ideologiczny w prawo, drugi był skrajnie ideologiczny w lewo, więc wrzuciłem jeden i drugi, bo uważam, że tu musimy poszukać nowego kompromisu. Zresztą odmówiłem podpisania wniosku do Trybunału Konstytucyjnego, tego, który zaproponował Bartłomiej Wróblewski i ten, który stał się zarzewiem tego wielkiego konfliktu i zdemolował de facto kompromis aborcyjny. Wie pan, co dzisiaj Donald Tusk mówił o aborcji, że ktoś, kto nie popiera aborcji do 12 tygodnia ciąży, nie powinien, czy nie będzie miał miejsca na liście. Zastanawiam się, co pan w takim razie robi na tej liście. Rozmawialiśmy na ten temat, chodziło o konkretny projekt. W tym konkretnym projekcie, o którym jest jeden z tych zapisów, ale jest także szereg innych, które tak naprawdę są najistotniejsze. Chodzi o to, że kobieta powinna liczyć na pełną opiekę państwa, niezależnie jaką decyzję podejmie. I ta opieka od strony lekarskiej, ale także od strony finansowej jest zawarta. I taki projekt, moim zdaniem, będzie punktem wyjścia do zbudowania kompromisu. Więc na pytanie, czy jestem za tym, żeby burzyć, czy budować kompromis, jestem za tym, żeby kompromis zbudować. Więc taki projekt... A czy jest pan za tym, by aborcja była dostępna do 12 tygodnia ciąży? Przy tych obostrzeniach, które tam były ujęte, tak. Co to znaczy przy jakich obostrzeniach? Mówiłem o tej opiece lekarskiej czy opiece psychologicznej w szerokim zakresie. To różni ten projekt od tego skrajnie ideologicznego z jednego w zasadzie i drugiego. Zastanawiam się, panie pośle, jeszcze na temat jednym. Żałuje pan jakiegoś głosowania w Sejmie? Tak. Którego? Jeżeli chodzi o finansowanie mediów publicznych, wtedy faktycznie byliśmy przekonywani, że to chodzi o wsparcie ośrodków lokalnych i regionalnych. Co pan wierzył? Wierzyłem, bo byłem przekonany, w moim ośrodku lokalnym w Olsztynie ludzie pracują w, powiedział, skandalicznych warunkach. Także głosowania w sprawie kandydatur do Trybunału Konstytucyjnego, głosowanie w sprawie niektórych ustaw sądowych i tak dalej, i tak dalej. Jestem posłem pierwszej kadencji, więc jeżeli chodzi o ustawy sądowe, tutaj akurat... W 19 roku też trochę jeszcze w tej kadencji było takich. Ale tak naprawdę do siebie mam największe pretensje, że uwierzyłem wtedy dosyć lojalnie, że jeżeli chodzi o te pieniądze na media publiczne, to chodzi o wsparcie ośrodków regionalnych. I za pierwszym razem ośrodków regionalnych, za pierwszym razem głosowałem za drugim razem już nie dałem się nabrać. To może wybacz pan, ale dzisiaj pan też jest naiwny i wierzy pan Donaldowi Tuskowi, że będzie jakaś zmiana w jakości polskiej polityki, a będzie tylko zamiana jednych na drugich. Nie, wierzę w to, że po pierwsze musimy przywrócić przyzwoitość, ale także możliwość wolnego słowa. Obawiam się także tego, że trzecia kadencja dla Prawa i Sprawiedliwości będzie oznaczała zniszczenie jakichkolwiek granic, jakichkolwiek reguł. Jeżeli
jeżeli władza była gotowa pogwałcić standardy państwa prawa i realizować nielegalne wybory, jeżeli władza była gotowa podsłuchiwać opozycję i zamieniać się tak naprawdę służby specjalne w policję polityczną, to znaczy, że stanie zrobić wszystko, żeby tą władzę utrzymać. I boję się po prostu trzeciej kadencji i uważam, że musimy zrobić ale wszystko. Ale jak pan wchodził do polityki w roku 2015, to jako raczej sprzeciw wobec rządów Platformy i Donalda Tuska. W 19. Zostałem posłem. 19. Ale wcześniej pan posłem, tak, ale wcześniej pan działał i w PJD-nie, i w Polsce Razem. I... No uczyliśmy się oczywiście tej działalności publicznej, bo działałem także w ruchach miejskich w Olsztynie, także byłem radnym miejskim, więc jakby uczyłem się tej działalności publicznej. I raczej to nie była działalność publiczna sprzyjająca Platformie. Ja przede wszystkim byłem zainteresowany, żeby realizować tematy. Byłem akurat radnym niezależnym, więc było mi to obojętne, czy dobre rozwiązanie pochodzi od jednej czy drugiej strony. Jeżeli jest dobrym rozwiązaniem, to je wspierałem. Jeżeli uważałem, że jest złym rozwiązaniem, to byłem przeciw. I to pod tym względem cały czas jakby idę tą swoją drogą konsekwentnie. Oczywiście bogatszy w doświadczenia, w kilka rozczarowań, także osobistych, ale myślę, że dużo lepiej przygotowany i dużo otwarczy do tego, żeby ten trudny okres po wyborach, bo to będzie trudny okres dla Polski, ale wierzę to, że musimy go przejść. Dlaczego to będzie trudny okres po wyborach? Myślę, że będziemy wciąż w dużym napięciu emocjonalnym jednak po tym, co się wydarzy. I obawiam się tego, że władza, obecna władza będzie próbowała zrobić wszystko, żeby jednak tą władzę utrzymać. Co to znaczy? Niezależnie od wyniku wyborów. Co to znaczy? No, byłem świadkiem i widziałem, jak łamali kręgosłupy moim kolegom, czy przekupując ich marchewką, czy być może czymś zupełnie innym. I obawiam się, że znowu będzie podjęta taka próba, żeby jakkolwiek próbować skleić większość. I wiem, że wtedy będzie największa próba charakterów. I jestem gotowy ją przejść. Już ją przeszedłem. Więc nie boję się tej weryfikacji, ale wiem, że wtedy będziemy potrzebować naprawdę twardych ludzi, którzy wiedzą, po co idą do polityki. A w tym momencie potrzebujemy pewnego rodzaju normalności, ale także przywrócenia standardów i przyzwoitości w polskiej polityce. Mówił pan o tym, że jest pan zwolennikiem jednej listy. Do tej jednej listy nie byłem, no bo dzisiaj już trudno mówić o tym. Dokładnie tak. Jakie ma pan dzisiaj ocenę tego, co robi Trzecia Droga? Czy pana zdaniem oni przekroczą próg koalicyjny 8%? Znaczy, po pierwsze skupiam się na swojej pracy, to jest jasne. Po drugie, generalnie trzymam kciuki także za Trzecią Drogę, żeby im się udało, no bo to jest w interesie nas wszystkich, bo domyślam się, że trzeba będzie zbudować koalicję, żeby te standardy przywrócić. Także trzymam... A nie jest trochę tak, że jednak wysysacie energię dzisiaj z Trzeciej Drogi i z Lewicy? Na przykład taką formułą list wyborczych, jaką zaproponował Donald Tusk, od Michała Kołodziejczaka po Hannę Gil-Piątek i posłanki Lewicy. To trzeba zbudować jak najmocniejsze listy i to zarówno jest w interesie Trzeciej Drogi, jak i naszej Koalicji Obywatelskiej, żeby te listy były jak najmocniejsze, więc to nikt do nikogo nie może mieć pretensji. Po prostu naszym programem, pracą, wiarygodnością, ludźmi, których prezentujemy teraz na listach, musimy przekonać i poprosić Polaków o zaufanie. I nikt do nikogo nie może mieć pretensji. Tak naprawdę jest wszystko w naszych rękach, także w rękach Trzeciej Drogi i nie mogą mieć do nikogo pretensji. Po prostu trzeba się wziąć do pracy, pójść na ulicę, prosić Polaków o zaufanie, no i liczyć na to, że Polacy nam zaufają. Ostatni sondaż dla wydarzeń pokazał, że jest około 10% wyborców niezdecydowanych. Czy to będą kluczowi wyborcy? Jak zawsze. Z całą pewnością i myślę, że to jest decyduje determinacja i znowu ta wiarygodność, ale także otwartość i ciężka praca i ona przyniesie efekty także w postaci tego, że ci wyborcy, którzy zdecydują ostatecznie o wyniku wyborów, czyli ta grupa, o której mówi pan redaktor, wybierze Koalicję Obywatelską, generalnie stronę opozycyjną. Tego jestem pewien i z taką wiarą idę do wyborów i z taką wiarą będę prosił mieszkańców Olsztyna, ale nie tylko już na Warmii i Mazur o głos. Bo ci wyborcy niezdecydowani, zresztą z tego sondażu wynika, że to raczej wyborcy, którzy byli w dużej mierze w 2019 roku przy Prawie i Sprawiedliwości. I mają prawo czuć się rozczarowani. Zresztą nie mają tylko... prawo też wrócić do Prawa i Sprawiedliwości, bo pewnie jakoś im tam jest blisko do tej partii. Żyjemy w państwu demokratycznym, więc mają prawo dokonywać wyborów, to jest jasne, ale myślę, że jest dużo osób rozczarowanych Prawem i Sprawiedliwością. Nie tego się spodziewali. Jestem jednym z nich i myślę, że w jakimś stopniu także takie osoby... Wyborcy PiSu mają wybrać Donalda Tuska? Przede wszystkim ci wyborcy, którzy kierują się interesem kraju i myślą o Polsce, czy myślą o swoim regionie, myślę, że będą się kierować tylko i wyłącznie tą wartością, czy tym, co jest dla nich najważniejsze, a nie tym, czy jest Prawo, czy Sprawiedliwość, czy inna partia. Są rzeczy absolutnie fundamentalne i najważniejsze. I dzisiaj one z całą pewnością są reprezentowane najsilniej w Koalicji Obywatelskiej. Chciałem zapytać jeszcze na koniec o jeden scenariusz, który coraz częściej, coraz głośniej jest stawiany jako poważny scenariusz na jesień. Wcześniejsze wybory. Tak naprawdę, że nie będzie stabilnej większości w nowym parlamencie i że ta dzisiejsza kampania to trochę czyszczenie przed pola przez Platformę Obywatelską i PiS, by doszło do tej drugiej tury de facto w lutym czy marcu. Nie biorę tego scenariusza pod uwagę. Interesuje mnie zwycięstwo i tylko zwycięstwo. W ogóle nie myślę o tym i interesuje mnie także to, żeby mieć tak dobry wynik, żeby faktycznie ta stabilna większość była i żeby móc naprawiać to, co zostało zepsute. Okej, to jest scenariusz bazowy. Ale scenariusz bazowy jest scenariuszem najważniejszym. Idziemy po to, żeby wygrywać, bo na mecz wychodzi się po to, żeby wygrywać, a nie żeby czekać jak... nie idzie na boisku, to musi być plan B. To w takim układzie trzeba tak się przygotować do tych wyborów, żeby na boisku szło. Tu nie ma żadnego wytłumaczenia i żadnej taryfy ulgowej. Te wybory należy wygrać, koniec, kropka. No tak, ale wracam do tego, jeśli będzie 50-50 tak naprawdę i języczkiem uwagi będzie Konfederacja, to co wtedy?
Trzeba rozmawiać z każdym, to z całą pewnością. Z federacją też? Z każdym, no umówmy się, no żyjemy w jednym kraju, jak przestaniemy ze sobą rozmawiać, no to tak naprawdę co nam więcej zostanie. Ale co innego rozmawiać przy kawie, co innego rozmawiać o koalicji? No na pewno o koalicji nie będziemy rozmawiać przed wyborami, bo o takim temacie, czy takim scenariuszu będziemy mogli... Ale wykluczy pan dzisiaj scenariusz koalicji Obywatelskiej i Konfederacji? Zaczęliśmy rozmowę od wątku Michała Kołodziejczaka i powiem szczerze, że to jest moja pierwsza kadencja, ale nauczyłem się, żeby nigdy nie mówić nigdy. Ale tak jak mówię jeszcze raz, dla mnie najważniejsze jest to, żeby te wybory wygrać. Inny scenariusz.